Takže vítam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z tej strony oczywiście Mietek. Ja was witam z serii Sam jak palec w kolejnym oczywiście odcinku. Na wstępie tego materiału poproszę was o zostawienie łapeczki w górę pod dzisiejszym materiałem. Na poprzednim odcinku dobiliście 2000 łapeczek w górę, z czego powiedziałem, że jeżeli dobijecie 2000 łapeczek w górę, to będzie oczywiście zorganizowany wraz z moim tutaj oczywiście współlokatorem Pipciem, sąsiadem za płotu. Będzie zorganizowany odcinek pod tytułem Przeciąganie się na linę Wadymiercem kontra 40-11C Ursusem. No i widzowie, że się dobili. Oczywiście widzowie, że się dobili. Więc właśnie dzisiaj widzowie jest odcinek konkretnie specjalny pod was zrobiony. Jeżeli chcecie jakieś kolejne specjalne odcinki, to piszcie w komentarzach, co byście chcieli. Zostawiajcie łapeczkę w górę, subiki na kanale, napiszcie komentarz przeciąganie. Ja mam oczywiście przypnę serduszko. No i zapraszam was na grupę Facebooku Szwagry Pipcia, link macie podany oczywiście w opisie. I teraz widzowie tak, na poprzednim odcinku wydarzyła się widzowie no niemiła sprawa, no naprawdę widzowie, jest źle. Jest konkretnie widzowie źle, bo oczywiście dowiedziałem się, jak wróciłem do domu, to policja zajechała pod las. Dowiedziałem się od sąsiadów, że Pipcio widzowie został złapany. Został złapany, jak widzicie auta nie ma, bo ja tym autem przyjechałem widzowie po lewarek, tak, przyjechałem widzowie po lewarek, żeby wymienić koło Wadymiercu. No i policja widzowie, z tego co widzowie widziałem, no to policja przyjechała po pana Pipcia. Czekajcie, będę musiał widzowie jakiś rower wyciągnąć, tylko jak ja wyciągnę widzowie rower, to powiedzcie mi. Przyjechała widzowie po pana Pipcia w takiej widzowie sprawie, że po prostu no cięliśmy drzewo nielegalnie. No w sumie widzowie dwójkę żeśmy to robili, a nie jeden widzowie w sumie na to drzewo po prostu nie wykupiliśmy sygnaty. No mogliśmy to robić widzowie bardziej dyskretnie, wiecie o co chodzi, nie? Gdzieś tam wieczorkiem, coś takiego, bez tego, bez sąsiadu, żeby nikt nie widział, nie? A to jednak my widzowie pojechaliśmy w biały dzień, bo to w sumie widzowie no świeżym rankiem tak naprawdę, no godzina 8 nie była, nie? Także na zegarach godzina 8 widzowie była, my pojechaliśmy widzowie tak naprawdę w biały dzień ciąć drzewo do lasu i to widzowie nielegalnie oczywiście było to zrobione. O, ten widzicie tutaj Pipciu gdzieś tam pojechał teraz. No i pojechał na komisariat widzowie składać zeznania. Jak przyjedzie widzowie oczywiście wszystkiego się dowiemy. Z tego co ja wiem widzowie to mandat został podzielony na nas dwóch tak naprawdę. No i kwota takiego mandatu widzowie wynosi 1000 zł. I teraz widzowie nie wiem, czy zrobimy widzowie jakąś składkę z odcinku, że zostawicie dużo apecie w górę, to może widzowie nam się jakoś to wróci, te drzewo, bo naprawdę widzowie no jest źle. Nie dość widzowie, że jesteśmy naprawdę dużo na minusie, jeśli chodzi o nawozy, które żeśmy zakupili teraz na wiosnę, bo sami wiecie widzowie, przy jakich cenach są aktualnie nawozy. Jest naprawdę źle, a jeszcze widzowie ten cholerny manda za to drewno, nie? No ale wiecie o co chodzi, no teraz widzowie czasami są wieczorki, naprawdę sobie widzowie są zimne, temperatura jest niska. A my oczywiście widzowie w piecu nie mamy czym zapalić, no przecież widzowie nie będziemy palić oponami tak naprawdę, albo jakimiś butelkami, albo plastikami, nie? Wiecie o co chodzi, nie? Drewno widzowie trzeba mieć, żeby zapalić oczywiście w piecu, nie? Tam kopciucha, nie? No i pojechaliśmy do lasu, no w sumie to wiecie, no to mój współlokator Pipciu w sumie na to wpadł, żeby pojechać oczywiście do lasu, widzowie drzewo zrobić, nie? No przecież wiecie, no na każdy w sumie ten widzowie, kto zna, mieszka na wsi, no to widzowie jedzie do lasu robić drzewo, nie? No prawda, prawda, no przecież dobrze widzowie mówię, nie? No i chcieliśmy widzowie zrobić to oczywiście wszystko za darmo, wiecie widzowie, teraz ceny też widzowie ćwiartka poszła do góry, cena widzowie w rzeczywistości oczywiście mówię. No i jaka jest cena widzowie w rzeczywistości, to oczywiście widzowie taka sama jest cena tutaj w farmingu, nie? I patrzymy widzowie to z takiej perspektywy tak samo, nie? No i chcieliśmy widzowie wszystko zrobić za darmo, ale niestety, jak sobie słyszeli, to sąsiad widzowie godzi nas tutaj widzowie podkablowo na policji, że nielegalnie wycinkę lasu tutaj drzewo robimy, nie? No i widzicie, nie? Jeśli chodzi widzowie o to drewno, które mam tutaj załadowane już na ten wóz konny, no to tak naprawdę widzowie możemy te drewno sobie już wziąć, nie? No ale widzowie, co jest na wodzie, to nie kosztuje tyle widzowie, co wynosi nasz mandat tak naprawdę, bo mandat widzowie jest naprawdę srogi, jest dużo wartościowy, bo to jest złoto. Kurwa, mać mi zarzuciło, ten kurwa. O, przyjechał widzowie współlokator Pipcia, za chwilę się widzowie wszystkiego dowiemy, jeśli chodzi widzowie o mandat. Oj. I jakie dostaliśmy widzowie tutaj. No i jakie mam problemy tak naprawdę, nie? Witam sąsiada. No witam kurwa, gdzie cię zostawił głupku mnie? Siedzie. No i sąsiad, ja no i co? No i graliśmy się troszeczkę, nie? To jest tylko twoja wina.
No jak no, no ja cię mówiłem, trzeba to robić dyskretnie, najlepiej wieczorem pojechać, nie? Nie wiadomo, może to ty podgapałaś? Nie, nie, to przecież tam, a on ci nie powiedział policjant, no, od kogo zostało wezwanie? To on ci nie powie, to jest RODO teraz, nie można gadać, to no, nazwisko, no, imię, wiesz o co chodzi. A słuchaj tego, i co ty byłeś na komisariacie teraz, składałeś zeznania, za co i jak, nie? No jak, no jak, no ale wiesz, przecież ty mi mówiłeś, to mi okomałeś, bo ty mówiłeś, że to był twój las. A tak naprawdę no to był mój las, ale to wyszło, papiery coś się nie zgadzały, nie były te co trzeba i dupa z tego. No to może las pomyliłeś, to może nie był ten las. Jestem mój las, tylko chodziło, że tam pieczątki nie miałem podbite, wiesz. A, rozumiem. Nie? A tego, mandat ile tam wyniosło nasz? Tak kurwa około 1000 zł wyszło. Ja pierdolę, co teraz są jeszcze? Nie dość, że na wozach straciliśmy, to teraz jeszcze mandaty żeśmy się nabawili. No to ja to nawet tak nie będę płacił. Nawet może komisja przyjechać nawet. Ale popatrz, nie? Popatrz, teraz na wozie mam załadowane około 400 zł, widzisz? A mandat 600 zł, teraz ponad, nie? I patrz, nawet nam się to żywo nie płaciło. Widziałeś, kurwa, głupku? Za to byś chciał do lasu jechać. No spoko, tylko kurwa teraz ja to sprzedam stary kimś Cegonowi sprzedam kurwa za no 2000 zł, bo wiesz, 400 zł jest 2 metry chyba tego, jest ćwiartki chyba, tak? No to chyba, tak? No to chyba, że śląsko tak zrobimy. No sprzedamy to nie, i zapłacimy mandat, nie? Jeszcze nam ogólnie jeszcze spłaci się nawozy. No właśnie. Teraz głupki nie pomyśleli, policja nie pomyślała, żeby sobie to żelu wiąż jeszcze zlikwidować. Bo oni to powinny na parking to zabakować i żeby sprawdzić. No powinni to sobie zabrać, nie? Ale z tego co oni ci nie powiedzieli, że możesz sobie to teraz zabrać, chyba tak, nie? Nic nie gadali, tylko wzięli, spisali zdania i masz ty jeszcze jechać tam powiedzieć. To jeszcze z panem. Aha, dobra. Widziałem, że ty je dobra, sąsiad, słuchaj. Rower na pakę, ja palę 40 i jedziemy na ten. Słuchaj. Na tego, na internecie. Chcieli, żebyśmy pokazali ludziom, jak przyciągamy się na linę. Ty, Władimircem, jako teraz 40. Ale na internet. Powiedziałem ci, żeby na internet nic nie rzucać. No ale wiesz, ja to też nagrywałem, jak żeśmy tutaj wycinkę lasu robili. To może ktoś z internetu... O, właśnie. To skąd oni wiedzieli, kurwa, gdzie jechać? To może nie jednak ze sąsiadów ktoś, tylko po prostu może ktoś z internetu. Może któryś z widzów nas sprzedał na policji. Coś kapuśnie był kablem od tego. Właśnie nie wiadomo to jest, nie? Czekaj, zapakuję ten rower, ja to zmieści się ten rower tutaj, o. A ja tak, słuchaj, ja tak nawolę na policję, to i tak będę dajciął. Żeby to tylko zarobić. To ale słuchaj, teraz będziemy tnęli, to najlepiej o 12 w nocy, wieczorem podjechać, no. Bo tak to żeśmy pojechali, my to żeśmy źle troszeczkę źle zrobili, nie powiem, że nie. Żeśmy to naprawdę bardzo źle zrobili. Bo to ty kazałeś, ja mówiłem, że ja chciałem jechać, to bym ja skoro ty sam wpadłeś na ten pomysł, żeby pojechać do lasu wyciąć drzewo. A skoro mogłem wiedzieć, że policja zajedzie, ty jeszcze nagranie wrzucicie? Miałem te skitki wziąć, kurwa, lepiej by się okazało wziąć. Ale to ja się spodziewałem, że tak może być. Ja się spodziewałem. Ty się takie, kurwa, słuchaj, ty jeszcze takie drzewo spuściłem, kurwa, takie grube klinki, kurwa, no, w ogóle snap nie mieć. Ale dobra, jest dobrze zadowolony, dobrze wpadłeś pomysł. To tam ktoś, Dudek albo Godzin kupi, nie, to drzewo. Nie no, spoko, ale tak nie powiedzieli, kurwa, kto to był. Nie chcieli powiedzieć. Czekaj, no to przecież to wiadomo, że policja ci nie powie, no przecież to jest, wiesz, bo to jest tajemnica, nie, bo potem, wiesz, potem możemy się znęcać na tą osobą i wiadomo, co możemy robić, wiesz, co chodzi, nie? Policja takie coś przetaje przed nami, bo tak to jest niemożliwe takie coś powiedzieć, nie? Ty to lepiej uważasz, bo to kurwa jezioro, kurwa, zrobisz. Ty mi powiedz, jakby to z tyłu, wołaj mnie, jak mi spadnie rower, nie, bo rower będzie niepotrzebny, nie? Ale słuchaj, ja tak, o kurwa, rower oddział klinek. Ja pierdolę, rower się rozpierdolił. Cholera, jasna. Ja na górę zapakuję to może, jest pas? A nie załadujesz tego, nie masz szans. A do bagażnika wejdzie? Czy nie? Do bagażnika to tym bardziej nie wejdzie to. Haka ma zablokowanego. Kurwa, auto podniosło do góry. Lipkę do góry nie jedzie. Czekaj sąsiad, bo rower jest mi potrzebny i to musimy zapakować, nie ma. Za duży biegasz. Ty jeszcze nie sprawnym ciągnikiem jedziesz, się pytali o ciągnik jeszcze, to kogo. Nie, sprawny jest. Jak sprawdzę, jak to po rejestracji nie masz. A tam, że rejestracji nie mam. Ubezpieczenia nie masz nawet chyba. Rejestracja jest, ale. Ale to jest stara rejestracja jest stara, nie? Bo to jest na czarnych blachach. Ręczny. Na czarnych blachach to jeszcze nie ma, nie? I jeszcze świateł w ogóle nie ma migających. Dobra, sąsiad, patrz czy poleci, nie? To tak by coś powołaj, nie? Kurwa mać, to też rzuca. Rzuca kurwa to te wigry na górze. Te klace. Właśnie widzę, że rzuca kurwa tak kapitalny tym. To ile mam tego? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć klocków takich. Nie, ale powiem ci, jak to sprzedamy te drewno, powiem ci, że nam się wróci to. Ale się wróci to. Lepiej to gdzieś trzeba teraz schować, dobrze, działam, bo miałem tu wszaki po rościną, kurwa, wszaka gdzie te świadki zostawił. Słyszysz? Może byśmy postawili tam pół kibla gdzieś tam rzucili w wszaki to. Kurwa, żeby kurwa nie widzieli, żeby daje znowu policja nie przyjechała, kurwa, że daje, handlują teraz tym. No jakoś musimy to zrobić tak,
żeby się teraz nikt tego nie dowiedział. Musimy to zrobić na, naprawdę dyskretnie, nie? Bo tamto żeśmy przygieli naprawdę pałę, nie? To żeśmy tak zrobili już na odwol, nie? W ogóle to. Ten teraz będziemy wiedzieć, że jedziemy w nocy, widzowie. Kurwa, rower odleciał. Klinek, stój, się jedzie, stój. Dobra, jadę na gospodarkę już. Załóż to na ten, na dach, może spróbujesz. Jak nie to za chwilę, to jadę po niego. Tylko jest taka sprawa, że tego nie podniosę. Krlanta. Pani się siedzie. Teraz? Może ramę trzeba obciąć, bo oczywiście to obetnę. Może wejść. Nie, rower mi się przyda, bo póki co to motor na razie nie działa. Jak nie działa, niesprawny jest? Kurwa, ty socia, to od razu na tył zajadę. To przez kapliczkę tutaj, przy tym tym. Tutaj od razu mieliśmy się, słuchaj, mieliśmy się za robotę brać, kurwa, bo już... patrz, koniec i późna wiosna już jest. No to czy, zaczynamy czy... od tego, zaczynamy zawiera robotę w polu od następnego odcinka powoli już. Bo ja nie będę czekał na ciebie, ja już się miałem... O, dobra, wiecie, dobra, ty zajedź na gospodarkę i przyjdź tutaj z tyłu, nie? Bo tutaj to drewno będę rozbudowywał. A co z tym? Z czym? No kurwa, z tym rowerem twoim rozkaczonym. No to na gospodarkę mi tam rzuć. No kurwa, rzuć to muszę teraz tak cofnąć, żeby to... Ty sąsiad, chyba że do stodoły zapakujemy to. No chyba twoje stodoły, bo ja niestety znowu drugi raz mieć problemu. No to czekaj, zaraz powiem, że to można, to nie, to nie udźwigniemy, to za daleko jest. Tutaj kurwa zagona gdzieś położyć, powiem ci, że to w sumie może był kurwa zagona. O tutaj, o widzę, w te krzaki rzucić, nie? Ludka, ciągnę. Widzę, w te krzaki może byłby rzucić, widzę, zapytać się po tego, po miejscowości, czy ktoś by chciał kupić drewno na zimę. No tak, na pewno, ja mam tam znajomości, do kogo nie, ja wiem, że potrzebuje coś na zimę. Jakaś babka miała, chciała, 80-letnia. Tylko, że to musi być taka babka, wiesz, o co chodzi, żeby jeszcze dwa razy tyle nie zapłacić, bo jeszcze sprzedajemy to. Ale trzeba, wiesz, ona powiedziała, wiesz co, ona by wzięła, tylko trzeba było wyrżnąć na klocki, bo ona klocki sobie i wyrębać. Aha, i takie poprzecinane, takie tak, już gotowe, tak? W piec. Polanka już gotowe. Słuchaj, żeby z czarnego w piec wsadzić, wiesz. Takie grube nie wsadzić, żeby piec nie rozbiło. Ty, to my powiem ci, że możemy z tego nawet jeszcze nie za biznes zrobić, bo tak. Odrobimy mandat, plus do tego jeszcze może spędzimy sobie nawozy. Słuchaj, tylko kurwa, ty masz właśnie tę klipkę, albo na wóz, ona by 700 zł może by dała za wóz cały. Ale to wiesz, to porębiemy to na dwukółówkę i przykryć by trzeba było, bo wiesz o co chodzi, nie? A po co ty byś tutaj ten, my wyrżniemy tak, na cyrkularkę trzeba jeszcze kupić jakąś. To cyrkularkę kupimy, masz kogoś takiego? Jakiś ze złomu przywie, pojedziemy, przewiziemy. Kurwa, ale z tego złomu znosi, to musi być nowe! Ja nie chcę szmelców dobra, znosić, za darmo. Dobra, powiedz gdzie to wyładujemy, przecież na woźnie by i stało. Zagon tutaj stoi, gdzieś tutaj może w krzaki. Kurwa. Chodź tutaj, może tutaj, o! Ty słyszysz, a tutaj, o? Patrz. A to nie wiem, czy moja działka jest wykopiona, jest, nie wiem, czy bym przystawić. Jest, chyba. Tutaj, o, tutaj byś wjechał. Gdzieś tutaj wjedzie, tutaj, o, rozłożę. I to elegancko, bo dobra, to ja widzę, to zajadę, wyłożymy to, wyciągniemy. Tylko, słuchaj! Mogę tu kosiarkę, może by to wykosił, bo trawa strasznie tutaj jest. Nie! To lepiej niech będzie trawa, żeby nie było widać, ty wykosi, to wszystko będzie na widoku. A my potem będziemy pamiętać, żeby potem stąd wziąć i żeby rżnąć? A wszystko będziemy pamiętać, no to ja nie będziemy pamiętać, wszystko będziemy pamiętać. Dobra, patrz, odpinaj. Kurwa, pasy miałeś? O, pasy się odpinają, ale gasko, tylko to ciężko ściągnąć z ich, bo to trochę inaczej wiąże się tutaj. Pasy zdejmujemy. Przód, z przodu jeszcze, z tyłu. O, tutaj dobra, jeszcze, elegancko. Tak. Dobra, bierz z góry po jednym tym. Czy co to jest? Zobaczcie, bierz na tej strony, bo ja tego nie udźwignę, nie? To mówiłem dawaj. Ci, bierz, pa, co się stało, kurwa, kaj. Kurwa, cholera jasna. Dobra, gdzie tak właśnie? Dawaj tutaj pod te, pod drzewo na równo. O, tak ostatnio tutaj pod tego. Jeszcze. Nie, powiem ci, że nawet tego nie będzie widać, wiesz, ta pasa. A plandekę masz? Jeszcze. Może plandekę trzeba przykryć jakąś? Plandekę, bo trzeba było kupić w ogromie. Albo w jakimś zeskarze w tym. Ale taka stara, żeby była, wiesz, lepsze by było, taka stara, żeby się w oczy nie rzucało, wiesz o co chodzi. No ja rozumiem, no wiem o co chodzi, przykryć, żeby nie było widać, no dokładnie, dokładnie. I słuchaj, no, te klocki, kurwa, żeby... Kurwa, oni widzieli, że stare było cięte, kurwa, świeże, bo to smarować. No, ale dobra, skoro... Ale co to jest coś teraz smarować, skoro tak żeśmy zapłacili mandat za to sumie to wierzysz, nie? 1000 zł to trochę narosło, gdzie tyle? Ty słyszysz? Ale dobra, bo to chyba było to drewno przyszykowane chyba dla nas na zimę, nie? A teraz samy dalej, jak pojedziemy? Jeszcze raz pojedziemy, kurwa, no, robimy mandaty sobie? To gdzie indziej pojedziemy? Na inną wioskę? No to chyba, że tak to zrobimy, to nie wiem. Słuchaj, maski założymy może ten, po ziemniakach, worek, po ziemniakach, bo i na maski założymy i nie będziecie, że to jest my. Dobra. Dobra, dawaj, kurwa, jaki gruby, to z tego będzie, kurwa, człowieku, kurwa, z tego kawałka masz już... 500 zł, albo 200, bo to ile, czy jaki metal? 4 to powiem ci, się dorobimy się, nie? A patrz, na tych dwóch grubych to już tym bardziej się dorobimy, nie? Podnieś na tej strony. Dobra, ja swoje podniosę. Słuchaj, o kurde! Będziemy jak drwale, tylko trzeba było ten, partyki zrobić, wiesz, jako ten, pilarz. I moim zatrudzić się, można kurwa, zarobek by było fajny z tego.
No to tak, tylko że wiesz, najlepiej to wszystko robić na papierach, nie? Bo teraz żeśmy tak zrobili, że to już w ogóle, nie? Bez przesady. Tak jest wszystko teraz drogie. Nawet teraz się nie opłaca robić nawet wszystko. No i popatrz, no i weź mi tu wycen, ile by to było pieniędzy? Z tej kopki myślę, że dwa koła dałbym radę może. O to ci powiem tak, manda byśmy spłacili i plus nawozy jeszcze by nam się zwróciły, to elegancko by było. No takie z 1500 by się przydało wziąć, może to się kupił tak. Powiem, że to świeże jest i tyle. To nie jest z gnitki, wiesz, że się rozpada, wiesz o co chodzi. No to by świeże widzisz. Dopiero cięte było, świeże drzewo, no nie? Właśnie. Dopiero rosło. Jeszcze, a słuchaj, jeszcze tak zrobię tak kurwa, żeby w nocy tak jeszcze pojechać, kurwa, jeszcze takie dwa przywieźć kurwa takie ale grubasy. Ale gdzie pojedziemy? Właśnie nie gdzie, no, ale to musi by się ściemnić. Ty słyszysz, tylko żeby znowu nie zajechali. A tam może ci Władimir się zakopał ku tej ambony gdzieś tam opadł. Ale ty kamery nie możesz kurwa trzymać, on siedzi, jakby no to dobra, to kamerę... tak nie będę nagrywał. Właśnie bez kamery musi być, bo te kamery dalej wrzucisz i dalej kurwa przyjadę, złapię mnie. Dobra, i znowu kurwa zapłacę. To dobra, dobra, to weź to zakręcę. Tego, to linę przyszykujemy, idziemy się przyciągać, tam na to trawę pojedziemy tam. Tutaj wykręć se. O tu warto zakręcić i tu sobie wykręć. Tylko kurwa nie wiem czy to działka kurwa z moje właśnie, kurwa, muszę to potem sprawdzić kurwa w papierach, żeby srandu nie było. To kurwa, elegancko, nie, bo to jest chyba skupiona razem z tym, wiesz. Tylko słuchaj się siedzie, tylko nie wiem czy to coś nie będzie jeździł kurwa i śledził, bo czasami tu jeżdżę, wiesz, jak ten to kto tam będzie strzelił. Nie, a no właśnie tam ten. A tam w ogóle tam czasem nie jeździli tego? Ten co strzela w dziki tam, nie? Leśnicy tam w sumie tamten nie jeździ, bo tam na bolę drogą. Wiem, że podkarmia gdzieś tutaj, wiem, że ten jest. No to jak on będzie wiedział te drzewa, a co kogo będzie interesować, co my tam mamy? No to mówimy ci plędeka trzeba przykryć. Ale niektóre ludzie są właśnie ciekawskie, to by trzeba plędeka przykryć to. Właśnie. Ale zawiedzieć. Ty wozem to gdzie? Ty czekaj, mogłeś tamtędy mi otworzyć klapę, bym od razu wjechał. Kurwa, tutaj trzeba to porządek z tym zrobić, siedzie tu już za robotę trzeba będzie brać się tutaj. No powoli na tego odcinka będziemy się powoli brać. Tu trochę ciężka gleba, chyba glina tutaj będzie, wiesz? Dobra, otwieraj. Nie wiem, czy teraz odłożę tutaj. O, to nic dobra. Nie mam, myślałem, że to pakowane, to widzę na wodę, przykowane jest. No jak, wszystko przykowane jest, co teraz? Dobra. Jakaś to. Czekaj, pojechałaś lipu. To kurwa, to wow. To jest tam. Co, że czujnika, tak, auto nie zauważyłem tu, co stoi. Czy jadę z miejsca kurwa, chyba? Widzę. Przywaliłeś mi w przód, kurwa, chyba. Delikatnie, ale tam tylko lakier zszedł. Delikatnie. No. Delikatnie! Tylko szkoda, że ten auto to trochę źle, że kupiłem go, kurwa, bo nie mam haka z tyłu. Ani klip, nie zapnę, ani nic. Jeśli lepiej by się pisało, właśnie kurwa do kogoś pojechać, nie musiałbym tego, kurwa, traktora palić, wiesz o co chodzi. Sąsiad! Za tę akcję możemy wypić. Co, jak ty nic nie masz? Ty nie pijący jesteś, ty jak? Ciężko masz. Sąsiad, za tę akcję możemy wypić, o. Za udaną akcję, za mandat. Yeah. Za mandat, chyba więcej sam. O, i poszedł do tego, i poleciało, na dół. Coca-Cola wyciągamy. Dobra, Sąsiad, to co? Przyciągamy się na linę? A co, jak to nie da rady? Ja nie mam popę z rębaną. Chyba. Może da radę, nie wiem, że co cieknie. To pompujemy. Wsiadaj do Władimirca, ja podpompuję. Dobra. Dobra, będzie już, dobra, kurwa, to dużytałeś. Podejdź do przodu. Linkę tego. Będzie? Jeszcze wyjedź całkiem z tego, wyjedź tankę stąd. O kurwa, Sąsiad, czekaj, bo po nogach mi przyjedziesz. Wyjedź w ogóle stamtąd stąd. Ja tę linkę wyciągnę. Dobra, podjeżdżaj. I zaczep sobie. Dobra, jest. Drugą stronę jak to? O kurwa! Sąsiad, dawaj tamtą łąkę, co jest jeszcze nie kupiona. To w sumie mi kupiłeś, nie wiem, co mi to co twoje jest. Dawaj. Nie, no tak powinno powiedzieć, w transakcji jest to kupowanie tego pola. No to dawaj tam pojedziemy, bo tam będzie najrówny ten, równy teren, nie? To żeby była wyrównana walka. A ty się siąż, że ty w ogóle nie boisz, kurwa, że się ten rozkraczy? A co tam się może rozkraczyć? Dawaj. Nie wiem. Silnik może niesprawny, bo mój silnik nawet jest dobry, ale 20 lat to kurwa. O, popatrz się, o tutaj odrobimy, na równy ty, nawet nie będzie na trawę wjeżdżać. O tutaj on na równym jest, widzisz o? Tutaj o. Ty stanie z tej strony, stanę z tej strony i pojedziemy, o. I tu już może stać. O. Się dalej, o, będzie. O, i będzie, ja idę po swojego. Jak to w ogóle tak zaczepisz, że to wano, jak ta linia, dobra jest? Ja tak kupiłem dawno. Szybko idziemy, widzowie nagrywać, zostawiajcie apeczkę w górę. Dobra, zapalamy, widzowie, 40. Szklarka, chyba szklarka, rozrusznik trzeba naprawić. Da się rozpiernicza. Tutaj sobie widzowie elegancko wycofię do tyłu. Dobra, cyk do przodu. Palimy, widzowie, jedziemy. Słuchaj, wszystko w polu będzie się okaże, co się będzie działo w polu. Wszystko za chwilę się okaże, zobaczymy na spokojnie, nie? Tu nie ma co tego, zobaczymy za chwilę, co się będzie. Nie miałem kiedy robić, wiesz, polu i to wiesz, co teraz będzie, jak tutaj będzie. Odczepię linkę. A to będzie torgenia, to te badiaki wysadzi.
Czy nie? Ja myślę, że jestem na spokojnie to w stanie wygrać na luzie. Piotr, teraz odczepię. Pyk. Dobra, linkę z tego. Daj to podapnij. Teraz podnieś. Podnieś czy nie podnieś? Co się teraz tutaj pierniczy? Jeszcze? To na tym, na dolny chyba będzie zaczepiał. Ja mam na górny? Na górny zaczep. Dobra, podczepiaj. To zaczep. Czy ja muszę zaczepiać? Ty musisz na X. Chyba. O kurwa, na górny zaczepił. Dobra, sąsiad może być. Na równo jest, tam, jest na równo naciągniki? No, na równo jest, tylko weź tego. Jak to wygląda? Jak to w ogóle wygląda? No, kamerę tutaj wygląda. Połóż. Trzeba było na dole kamerę położyć. Co to ty zrobisz? Tak, elegancko się to prezentuje, nie? Tylko vibe masz włączony. Po co ty vibe włączyłeś? A to cały czas tak chodzi, wiesz, bo to w 40 tak chodzi, w 60. A to się nic zastanie, kurwa, nie wyrmijmy dupy? Chyba nie! Krypieszałe, wiesz, śrubki jest krypieszałe. Nie, ale co, a dzisiaj walczymy o co? O połówkę, nie? O wódeczkę. Na połówkę. Zako dalej, jaki dajesz? Myślę, że tak. Nie, wiaderko, wódki. Dobra. To nie wiem, to mi ile trzeba było. Dobra, stoi, ręka, czufla. Jep. Dawaj. Dobra, muszę wygrać. Trzeba linkę naprężyć. Słuchaj, ile ten rund? Dwie. To jak to teraz? Ty sąsiad, ale mi zgasło coś. Dobra, palę. No, trzeba naprężyć delikatnie, naprężyć to. Ja ruszę, nie mam szans, stary. Dobra. Nie mam szans. I na sygnał, będę liczył do trzech. I wtedy startujemy. 3, 4. Czekaj, jeszcze nie. Dobra, 3, 4. I rara. Nie ma takiej możliwości, widzę, przeciągnął mnie Wadymircem. Ja pierdolę, jak to jest możliwe? A jak, mój silnik lepszy, ja kurwa przyjdę, sąsiad. Wydziera ci ten, stacyjkę z tyłu. Dupę ci wydziera. To patrz jak twój Wadymirec siadnął. Dobra, jeszcze jedna runda, coś tu jest nie tak. Musiałeś źle ruszyć. 3 rundy, teraz jeszcze 2. 3, 4. Ry. I rrrra, ty Wadymircem, budka. To jest możliwe. To jest widzowie niemożliwe, jak to w ogóle możliwe jest widzowie? Ja pierdolę, podniosło mnie przód normalnie. Wadymir widać przygry, patrz tu. Przyciąga mnie normalnie, jak to jest możliwe? Jeszcze raz, ostatnia runda. Skoro, że błota nie ma, błota jakby był, to już w ogóle by nie ruszył. Ostatnia chyba runda. 2-0 już jest. Dobra, 3, 4. Kurwa, nie ma szans, widzowie, to jest przecież, widzowie, to jest niemożliwe, jak? Na polskim YouTubie widzę i Wadymir wygrywa 40? Ale... Zaraz będę takie komentarze, jak to jest możliwe, co nie? Dobra, odczepiamy to. Szkoda traktorów, ale powiem ci, że niezły eksperyment, nie? Spodziewałem się, byłem pewny, że wygram to. Ale patrz, ile masz ty, człowieku, koni, 40 chyba koni masz, a ja mam 25, to jest kurwa, różnica. To jest niemożliwe, jak to w ogóle możliwe jest? Dobra, stąd, że odczepię tę linkę. Ale u mnie od razu iskra była, to od razu ruszyło, to ciebie tak muliło trykiśnie. Ale mnie delikatnie przód nawet podnosiło, jak mi podczepiłeś, jak tego, nie? I to robię do komentarza u ciebie, środkowa, jak to możliwe, to nie, czy jak? Właśnie też nie wiem, dobra, dawaj, wracamy. Na gospodarkę. Tylko paliwa trochę mi poszło chyba. No powiem wam, widzowie, że za te akty musicie, widzowie, łapeczkę stawić, nie? Prawdopodobnie, widzowie, sami się tego nie spodziewaliście, że Wadymir może, widzowie, 40 przeciągnąć. Sam się tego nie spodziewałem, bo to jest w ogóle niemożliwe. Niemożliwe, widzowie, to jest. Jak to się w ogóle, widzowie, stało? A. Czekajcie, widzowie, wrócimy na gospodarkę, gdzieś tu postawimy. Żeby mi to wszystko... Słuchajcie, żeby mi to wszystko się wróciło teraz. Żeby, kurwa, jeszcze się nie rozkaczę w polu. Bo trochę już, trochę... Wiesz, zużyte jest. Jedzie, trochę mi zaczep, kurwa, trochę urwało. Wraca, widzowie, wygrany Wadymir, to co, sąsiad? Wiaderko wódki jest, on ci winny, nie? Bimbru. To załatwi odgodnia bimber i chuj, napijemy się. Tylko taka sprawa, że ty 3 razy przerżnęłeś. No to widzisz, bo on do 3 rund i ani razu tak. Tego nie przyciągnął cię. Właśnie. Dobra. Ja teraz zaczepię to. Jeb tę kapkę. Ja trzeba odczepiać na linę? Czy jak? Tak, może odczepić, dawaj. Na X tutaj. No. Dobra. Czekaj, do przodu zajadę, kurde. On tam wyjedzie, czy jak tam wjechać? Co do otworzył, co zaraz przeciąg będzie zaraz. Ja zamykam. O, Cezarka stoi elegancko. Rzeczywiście trzeba jeszcze od kodrycianu. Bo nasadzić. Dobra, miaki. Zamykam klapkę. Tutaj nie zamknę, bo dyszę przeszkadza. Chyba, że dyszę będę do góry podniósł. Znaczy, co ty chcesz podnosić? Co? No dyszel do góry. A po to nie musiałeś zamykać.
Bo tak i tak będę musiał, to ty coś będę musiał jeszcze zrobić, wiesz, te drzwi te naprawić. A jak ten dysz się złapać? Da się ten dysz złapać? Nie wiem, czy podniesiesz się w ogóle. A bo mogę do tyłu jeszcze cofnąć, o to taka kowasz para. Dobra, sąsiadzie, do góry dyszę podniosę. Chyba, że popchamy do tyłu. Czy nie? O kurde, skrzywiło dysz. Siły, sąsiad. Właśnie tak. Delikatnie do tyłu. O, dobra, będzie, już. Będzie. Tylko szło do ten, na pewno stawimy jeszcze lepiej. Cześć, zamykasz mnie. Dobra, będzie tu. To już to tak taki, to taka skrzywiona ośka to nie będzie, nie? A co to przeszkadza? Prostuj to. Dobra, zamykaj. Szybko, nie wejdziesz! Kurde, to tamtędy przejdziesz. Twoimi drzwiami, tak? Czy tędy przejdziesz? O. Dobra, elegancko. No tak skrzywiło, tak i tak. No dalej skrzywiona jest. Ta dobra to! Dobra, będzie, dawaj. Zamykaj. Co będę zamykał? Ty się niczego sprawdzić, że dobrze jest, dobre dojrzenia potem będzie. Dobra, widzowie. Także, chcecie więcej, widzowie, takich ciekawszych odcinków z tej serii, to piszcie w komentarzach, propozycje składajcie, stawiajcie łapeczki w górę. Tak jak mówiłem, stawcie tutaj, widzowie, 2000 łapek w górę. Myślę, że jesteście to stanie na ludzie, wpiszcieliście taki odcinek, dostaliście oczywiście taki odcinek. Pamiętajcie także o subiku na kanale. Bo jak widzicie, mamy potężne problemy, ale mamy także, widzowie, pomysł na te problemy, żeby rozwiązać oczywiście. Wpadł na to oczywiście mój tutaj współlokator Pipciu ze mną dzisiaj, także był na odcinku, możesz się pożegnać. No, powiem do widzenia, tylko tam przypomnijcie mu, że sąsiadowi temu, Mietruskiemu, że przerżnął i w komentarzu napiszcie, żeby mi, no nie wiem, za wygraną flaszki dał, liderko flaszek, albo Bieber. Dobra, Bieber załatwi odgodnia. No widzicie, w dzisiejszym odcinku naprawdę, napiszcie tak, wygrana Wadymirę, wam szybciutko serduszko i napiszcie hashtag z przeciąganie, wam szybciutko serduszko. Trzymajcie się i do kolejnego odcinka. Nie spodziewałem się do tego, że Wadymir może wygrać, nie? Naprawdę widzowie, jest potężna ruska moc. Także trzymajcie się, miłego dnia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. A kolejny odcinek ze serii Bracia Polskiej Farmie, prawdopodobnie z Jasonem. Także wyczekujcie i czekajcie, miłego dnia wam życzę. Z tej strony Mietek, także trzymajcie się i do następnego odcinka, także na razie!